cieszę się, że tu jestem i myślę, że ogólnie te ostatnie dni jakby dają taką możliwość właśnie, żeby się skupić na tych relacjach takich romantycznych. Była fajna atmosfera. Nie wiem, czy pomyślałam, czy nie pomyślałam, ale po prostu powiedziałam, co czułem. Kocham cię, powiedziałeś? No. Ale to nie wmieści się w głowie, że po prostu tak szybko to idzie, no bo ja byłem tym gościem, którym, kurde, po 6 miesiącach może to teraz powiedział. I w tym momencie myślałem, kurde, trochę to mi to dziwne. Słuchaj, nie ma za szybko czy za szybko, jak czujesz? Dasz mi lata te słowo, wiesz, kocham cię. I ja po prostu sam sobie, ja sobie myślę, troszkę się boję, gdzie jestem, że mogę być jednak też troszkę zraniony. Mi się wydaje, jakbym ja to powiedział, to ja się utłużę całkowicie, bo naprawdę latają mi niektóre takie słowa. A ona poczuje się zbyt pewna siebie. Tak. Moje uczucia stają się coraz silniejsze, więc dlatego też mam taki czasami... No wiem, że później będzie po prostu też trudno, ciężko. Mhm. Ale wierzę w to, że sobie poradzimy, bo mi na nim bardzo zależy i widzę, że mu też na mnie zależy. Więc jakoś się tam dogadamy. Na pewno. Jestem zaskoczona, że tak to się wszystko rozwinęło i moje uczucia... No to jest takie dziwne, takie, że tak, to jest takie magiczne. Człowiek się zakocha, to może Google przenosić, niezależnie od tego, co pod nogami jest, jakie przeszkody. A co do słów kocham cię, wiecie, że już powiedziałem też swoje? Tak? No. No i Wera mi odpowiedziała. Co ci odpowiedziała? Cały dzień zastanawiałam się nad tym, żeby powiedzieć mu, że go kocham. Ja chciałam być pierwsza, ale on poleciał pierwszy, że... Wyczuł cię. Ja mówię, kurwa, nie zdążyłam pierwsza, ale mówię, ja ciebie też. A on co? I w ogóle tak jej, wiesz, w ogóle taki radosny, w ogóle zapomniałam, co się w ogóle wydarzyło. On później chodził taki uśmiechnięty i ja mówię, Kuba, co ty się tak uśmiechasz? On mówi, no właśnie usłyszałam coś bardzo miłego. Kocham Wero, a Wero kocha mnie, więc idziemy dalej. Brzmiałem szczerze, byłem tyle od tego, żeby odejść. Naprawdę, nawet jak powiedziałem, że chcę zostać, byłem tyle, bo już to się tak męczyłem tutaj. Gdybym go nie kochała, to by mnie po prostu tutaj nie było. I nie żałuję, że mu to powiedziałam. Oni są tacy słodcy, młodzi. Ja od początku kibicowałam tej dwójce. No ale ja też nie umiem tak opowiadać o emocjach kompletnie. Jak to siedzimy, to ja tak zawsze najmniej, bo ja nie umiem o tym mówić. Tak naprawdę to wszystko wyjdzie samo. Nie musimy sobie tego powiedzieć, nie musimy ustalić. Wiesz, że wyglądacie, żebyście byli w oficjalnej pracy. Dokładnie, najważniejsze jest to, jak my się czujemy, tak? I to jest. Więc go musicie potwierdzić. Jesteśmy, no spoko. Inaczej sobie radzę niż wy tutaj. Dużo tych dram i tak dalej i gdzieś tam to się sprowadza do tego, że chodzę taki zamulony i taki wycofany. I no jest mi ciężko, ale walczę tylko po to, żeby po prostu być jak najdłużej z nią. No i doszliśmy do takiego porozumienia, że no kiedy już zabraknie mi tego tlenu tutaj tak naprawdę, no to nadejdzie czas i na mnie, tak? A póki co, wczoraj odżyłem trochę. Ile jeszcze zostało mi czasu, nie wiem, ale no, będę chciał jak najlepiej go wykorzystać z wami i mam nadzieję, że się nie gniewacie. No oczywiście, że nie. Dzięki. 3, 2, 1, 0. Odlot. Dawajcie. Piąteczki, wszyscy piąteczki, jeszcze wszyscy zrobimy. Let's go!